Cześć, witam was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie. Tydzień temu odgrażałem się, że jeśli zrobię lepszą bitwę na Emilu II, to ją wam pokażę, także właśnie ją pokazuję. Może nie będzie wiele lepsza niż ta poprzednia, ale jednak zakończona lepszym wynikiem expa i jak dla mnie lepszą planszą końcową, ale to przekonamy się za chwilkę. Losowanie wyśmienite na topie bez art, więc można poszaleć. Mapka to granica Imperium, którą, że tak powiem, dobrze wykorzystują czołgi wieżowe. Są tutaj miejsca, gdzie można tą wieżę pograć, a ponieważ Emil II zdecydowanie takim właśnie czołgiem jest, to będziemy to skutecznie, bardzo skutecznie wykorzystywać. Do przodu na miejsce akcji rozpędzamy się tym średnio ruchawym czołgiem szwedzkim, ale powolutku docieramy do celu i tam za chwilkę będzie się działo to, co najważniejsze, czyli robienie, oczywiście atak na masterkę. Wiadoma sprawa, u mnie każda bitwa to jest praktycznie atak na masterkę. Dobra, lecimy, aby wykorzystać atuty Emila, czyli wieża, magazynek. Udaje się w te sektory. Tutaj zazwyczaj jest sporo czołgów i będzie można się fajnie pobawić z przeciwnikami. No i jeszcze troszeczkę. Troszkę to trwa, już prawie drugą minutę tej lecę. Ale coś za coś. Dobra, T10 się nam pojawiła. Pierwszy strzał niestety nieskuteczny. Dingnęła boczkiem. Spokojnie, jeszcze mamy trzy pociski. Będzie szansa się poprawić. Tutaj ta pozycja jest o tyle ryzykowna, że możemy dostawać z prawej, jak i z lewej strony. Drugi strzał skuteczny jest 364, no ten jest za 465, drugi strzał jest 421 i 406, więc magazynek powiedziałbym nie najgorszy. 3 z 4, jak na Emila nie najgorzej. Teraz oczywiście oczekiwanie na przeładowanie, ale na moim koncie no prawie 1200 uszkodzeń, więc niewiele zabrakło, żeby zrobić średnią z trzech pestek, 3 razy 400, penetracja, przypominam, 252 na pocisku podstawowym na PCR-ze, więc na te losowanie absolutnie fantastyczna wartość. 1 do 2, więc ta bitwa jest jeszcze w powijakach. Pojawia się oni, groźny rywal, muszę przyznać. Zawsze te czołgi na haubicach są groźne. Tutaj mocno się wystawiam, no niestety. Prawdopodobnie wystawię się do któregoś czołgu bokiem, ale trzeba zacząć kończyć lufy, bo jeden strzał, kolejny skuteczny i jeszcze wonika. Zobaczcie, jaki skuteczny magazynek. 4 na 4 bez zebrania uszkodzeń, na moim koncie już 2800 po dwóch, no powiedziałbym, błyskawicznych magazynkach. Dwa przeładowania, pestki skuteczne to 7 na 8, całkiem nieźle. 4 do 3, mam tu sojuszników, no to jest, mówię, dla magazynka wsparcie sojuszników jest niezbędne, ale jeśli mamy to wsparcie, to możemy drużynę bardzo mocno po prostu wzmocnić i sprawić, żeby... Oj, tutaj niestety złapałem Lorka na traku, strzał w T-44, 1300, dobranoc. Szczęśliwa jest ta bitwa dla mnie, słuchajcie, bardzo szczęśliwa. Tym razem kalafior, no wysadzenie T-44 pierwszym pociskiem za 1300, bardzo przyjemna sprawa. Oni za 427, zobaczcie, jak tutaj te uszkodzenia robią się błyskawicznie. 6 do 6, 7 do 6, już mam 4500. O, wyjeżdża na mnie Progetto, niestety. No, dobry ruch z jego strony, zostawia mi 28 HP. Udaje mi się przeżyć, udaje mi się go skończyć. 4904 uszkodzenia, salwuje się ucieczką, 9 do 6. Sporo HP straciłem w tej bitwie, trzeba przyznać. No i przyjął od T-44, od Donika, od T-10, wpakował mi 3 pestki Progetto, ale tak czy siak, cały czas ta bitwa jest pod kontrolą, jest udana. Udało się tutaj, no, wklepać prawie 5000. Wydaje mi się, że gdyby nie te magazynki, byłoby tutaj pozamiatane, przegralibyśmy ten front. Także na szczęście udaje się go wygrać, widząc, że baza jest zagrożona. WZ-120, P-43 gdzieś tutaj zmierzały. Cofam się do bazy, mimo że nie mam HP. Nie chcę głupio przegrać tej bitwy przez skapowanie. Nie jest źle, słuchajcie. No, nie spodziewałem się, że
ta bitwa będzie dobra, jeśli chodzi o expa, czy lepsza od poprzedniej, wkrótce się przekonamy, jak to nam wypadło. Nie będzie tutaj niesamowicie jak dużego wyniku. Widzicie, że wrogowie już są powoli w rozsypce. Nie ma tutaj dużo tych HP. 1600 zostało, więc nie będzie to bitwa jakaś super gruba. Ale bliski dystans, fajne wysadzenie, bardzo skuteczne magazynki. Tutaj oczywiście się bałem. Bałem się, żeby nie trafić na WZ, jednak 28 HP, no to nie jest jakiś wielki zapas. Teraz AC-48, widząc, że pojechałem do przodu, również ruszył. No, dobry ruch z jego strony. Widząc, że nie mam HP, chcę jechać pierwszy. Pozwala mu na to. W razie co, on przyjmie strzał, nic mu się nie stanie. A ja wtedy skutecznie, myślę, go wspomogę. Zobaczcie, Lorka niestety na środku. WZ-ki troszkę nie widać. P-43 się cofnął. Zostawiliśmy na środku 4 Emila i oni. No ale baza jednak na minimapie wydawała się zagrożona, więc trzeba było jej bronić. AC skończył teraz WZ-kę. Ten gracz troszkę tutaj stał z tyłu, ale ruszył do przodu. 3 fragi na jego koncie. Robi manewry w porządku. Szturer Emil osaczony. Pojawia się P-43. Trafiłem go, nie wiem jakim cudem, ale trafiłem za 34, więc czwarty frag, każdy frag się liczy, jeśli chodzi o expa. No i zostaliśmy z tym AC na 2 ogryski wroga. Lorka i Karnawał naprawdę mają niewiele HP. Jak widzicie, w tej bitwie nie da się tak bardzo dużo ustrzelać jeszcze, ale 13 do 13 wciąż ta bitwa jest do przegrania, bo czemu by nie? Nawet taka Lorka na ogrysku, jeśli trafiliby akurat na sytuację, kiedy AC byłby bokiem czy tyłem, zajechaliby go z dwóch stron, Lorka by go wypompowała, mnie również mogą skończyć na strzała. Cały czas wynik tej bitwy jest otwarty. AC na szczęście, mam go do pomocy, on ma sporo HP, full HP, 1000, jedzie na lewo. Ja zdecydowałem się jednak zabezpieczyć prawą stronę, żeby ewentualnie wrogowie nas nie objechali. Oni oczywiście powinni gdzieś z tych dwóch kierunków się pokazać. Jest Lorka, proszę bardzo. Niezwykle skuteczny jest ten Emil w tej bitwie. Kolejne trafienie, celne. Piąty frag, jeszcze do 5000. Troszkę brakuje. AC jedzie. Ja również decyduję się na zjazd, żeby ewentualnie złapać tego Karnawała. 5 fragów, szansa na 6. Jest Karnawał. Jedzie w moją stronę, fajnie to się wszystko układa. Pułapka na Lorkę, pułapka na Karnawała. Trafienie, elegancko, spójrzmy sobie na screeny końcowe. No i słuchajcie, w tej bitwie, mimo że obrażeń było mniej, wpada odznaka mistrzowska, rozpruwacz, duży kaliber i specjalista, spoko. 5018 uszkodzeń, zaledwie 6 fragów, dało 1305 bazowego expa i wpadła masterka. Słuchajcie, no ja się cieszę, kolejna do kolekcji, wiecie, że jestem kolekcjonerem masterek, dla mnie bomba. 15 strzałów oddanych, aż 14 trafień, bardzo dużo, 13 z przebiciem, wszystko zadane na dystans bardzo bliski, poniżej 300 metrów, dystans niecałe 3 km, zarobek 33 tysiące. Nie była to zdecydowanie bitwa porywająca, ale jednak zakończona masterką, a jak wiecie, no dla mnie te masterki są w WoCie istotne. Ja się cieszę, dzielę się z wami tym moim szczęściem. Jak spędzicie te parę minut miło, to się cieszę, a jak nie, no to sorry. Dzięki, trzymajcie się, hejka.